Kochani, już przy pierwszym spotkaniu Dominika Savio z księdzem Bosco wywiązał się program duchowy dla Dominika Savio i księdza Bosco. Program duchowy świętości. Ja chcę być dobrym materiałem, mówił Dominik Savio, a ksiądz niech będzie moim dobrym krawcem. Dlaczego ta myśl? Otóż w najbliższą sobotę będziemy obchodzić uroczystość wszystkich świętych i mam nadzieję, że każdy z nas chce i pragnie należeć do tych wszystkich świętych i do tej uroczystości również musimy skroić właściwą garderobę, właściwy strój świętości. I przez najbliższe 4 dni, od dzisiaj do czwartku, będziemy przypatrywać się pierwszym czytaniom, fragmentom listu Pawła Apostoła do Efezjan i będziemy tworzyć nasz krój, naszą garderobę świętości. Co nam dzisiaj podpowiada święty Paweł? Po pierwsze, pragnie, abyśmy założyli czapkę przebaczenia. Na wszystkich świętych zazwyczaj jest chłodno i nie iść na groby naszych bliskich bez czapki to trochę nieroztropne. I dlatego założyć czapkę przebaczenia, bo i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Nam czapka przebaczenia jest nakładana przede wszystkim w sakramencie pokuty i pojednania. I my czujemy, że bez tej czapki może nie tyle nienawidzimy siebie, ale przynajmniej nie zachwycamy się sobą. A odchodząc od konfesjonału, założywszy, Bóg zakłada nam czapkę przebaczenia, odpuszczenia grzechów, łatwiej nam wierzyć, że na coś więcej, na coś piękniejszego nas stać. Ta czapka przebaczenia to przebaczajcie sobie nawzajem, bo możecie być dobrzy i miłosierni. Nie da się naśladować Boga, nie da się skroić stroju świętości bez naśladowania Boga w Jego dobroci i miłosierdziu. Starajmy się więc w tych dniach szczególnie ową czapkę przebaczenia zakładać. Zazwyczaj w uroczystość wszystkich świętych wieje zimny wiatr, nawet jeśli nie ma mrozu. Dobra jest również pomadka na usta. Czym jest owa pomadka na usta, aby nam zimny wiatr nie zmroził i nie uczynił ust popękanymi? Święty Paweł mówi nie tylko, żeby unikać niedorzecznego gadania, lecz również unikać nieprzyzwoitych żartów, bo to wszystko jest niestosowne. Pomadka dobrej mowy i dobrych żartów. Z jednej strony nieprzyzwoity żart odnosi się w tym akapicie do wszelkiej nieczystości. To niewłaściwy, nieprzyzwoity żart może wprowadzić do duszy zamęt nieczystości. Jak brud, który przykleja się do serca i do wyobraźni przez nieprzyzwoity żart, humor, kawał i przekazywany od ust do ust, od uszu do uszu, niestety roznosi zarazę nieczystości. My jednak chcemy nasze usta posmarować pomadką czystości. Przyzwoite i dobre żarty, dobre dowcipy. Wtedy, kiedy jest to szczególnie potrzebne we wspólnocie, która rozmawia. Wczoraj albo przedwczoraj ksiądz rektor z naszego salezjańskiego seminarium w Lądzie wspomniał taką ciężką atmosferę na jakimś zebraniu współbraci i w czasie, gdy
dało się zauważyć i odczuć taką ciężką atmosferę, takie napięcie, nikt nic nie mówi, a każdy jak coś powie, to jakoś haczy i rani drugiego. Będący w tej wspólnocie były ksiądz inspektor, mniej więcej ni z gruszki, ni z pietruszki powiedział tak. Jak fajnie, jak koniki robią. I czasem robią prrrr. Wszystko się rozładowało. Nikt na nikogo nie boczył się. Dobry żart z Ducha Świętego. Prośmy więc dzisiaj, aby Chrystus, działając w Duchu Świętym, pozwolił nam położyć na ustach pomadkę dobrego humoru i właściwego kawału. Ludzie, którzy potrafią tak rozładować napięcie lub powtarzać dobre żarty, w których nie naśmiewamy się z innych, a śmiejemy się z siebie, tacy ludzie to skarb. Ta pomadka czystości i dobrego żartu to skarb świętości. I jeszcze o jednej rzeczy dzisiaj nie pozwoli nam zapomnieć święty Paweł z myślą o stroju świętości. Otóż mówi o chciwości, która jest bałwochwalstwem. Co więc jest nam potrzebne? Nam potrzebne są puste kieszenie. Dlaczego? Bo chciwiec, czyli bałwochwalca, to ten, który myśli, że jak im pełniejsze kieszenie od pieniędzy, od tego, co jest materialnym bogactwem, to jest tym lepiej. A pusta kieszeń oddaje naszą świętość, naszą chęć bycia świętym Bogu. Nie ja sam siebie czynię świętym. Nie ja sam sobie napełniam kieszenie. Bóg niech wypełni nasze kieszenie pokornym liczeniem się, że od Niego nasza świętość zależy. Kiedy pamiętamy, Kamil Stoch miał pierwszy sukces jako dziecko, pytany o czym marzy, mówił o Mistrzostwie Olimpijskim. Nie wiem, czy miał wtedy 9 czy 11 lat, nie pamiętam, ale był małym chłopcem. I to się zrealizowało. Został mistrzem olimpijskim, dwukrotnym mistrzem olimpijskim. Dobrze mieć jest wysoką miarę świętości. Nie byle jaką czapkę, słabą pomadkę i tak tylko troszeczkę opróżnione kieszenie. Dobrze jest mieć krój świętości piękny, obyśmy na podobieństwo Kamila Stocha stawali się mistrzami olimpijskimi świętości. Kiedy to się będzie działo? Kiedy będziemy naśladowcami samego Boga. Bo Bóg to jest Mistrzostwo Olimpijskie Świętości.